Beata Tomczyk, dzień dobry Państwu. Czy i jak prosić swojego szefa o podwyżkę dzisiaj? Poprosiłam, by podpowiedział nam ekspert zaproszony do tego programu Porozmawiajmy o pieniądzach, pan Tomasz Łysakowski, który jest trenerem biznesu w zakresie technik sprzedaży i motywowania podwładnych. Jest też ekspertem do spraw tworzenia i wdrażania systemów motywacyjnych. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy inflacja, proszę pana, jest dobrym argumentem do tego, żeby rozmawiać ze swoim szefem o podwyżce dzisiaj? I tak, i nie. Pamiętajmy, że inflacja jest argumentem takim globalnym, natomiast nie musi być subiektywnym argumentem dla szefa. Pamiętajmy, że kiedy rozmawiamy na przykład o tym, jak szef ocenia, jak bardzo szef jest gotowy na przykład na to, żeby dać swojemu pracownikowi dodatkowe pieniądze, to pamiętajmy, że tutaj wchodzi w grę kilka różnych czynników. Przede wszystkim szefowie bardzo często oceniają swoich pracowników, nawet jeżeli to nie jest taki zestandardowany system oceny, to mają gdzieś tam w głowie, z tyłu głowy taką ocenę, co oni to o tym pracowniku sądzą. Czy jest to pracownik dobry, czy jest to pracownik, którego chcieliby zatrzymać, czy jak to się mówi, nie mogą się doczekać, aż pracownik złoży wypowiedzenie albo da inny pretekst, żeby się z nim pożegnać. Więc tutaj jest tak, że mamy właśnie taki pierwszy punkt, czyli to, jak ten szef ocenia tego pracownika. Druga sprawa to faktycznie asertywność samego pracownika, czyli jest tak, że wielu szefów już doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jest inflacja, właściwie czeka nawet na te rozmowy, że ten pracownik przyjdzie i zacznie rozmawiać o tych pieniądzach. No i w sumie natomiast nie jest tak, że globalnie oni sami proponują, no bo jakby w takich ciężkich czasach no każdy te pieniądze liczy i teraz dopóki ten pracownik głośno nie domaga się tego, no, podwyżki, no to też oczywiście część szefów sama wyjdzie z inicjatywą, natomiast znakomita większość prawdopodobnie czeka, aż ten pracownik się pojawi. No ale teraz pracownik, który idzie już po taką podwyżkę, faktycznie powinien uzbroić się w argument. I teraz my rozmawiamy, że inflacja jest argumentem, ale inflacja jest takim argumentem, na który też bardzo łatwo odpowiedzieć. To znaczy, oczywiście, tak, troszeczkę parafrazując tutaj Misia, no wiesz, było ciężko. Wiem, że było ciężko, mi też było ciężko. Więc teraz, jeżeli pracownik zacznie od tego, że szefie chcę podwyżkę, bo inflacja, no to może spotkać się z odpowiedzią, oczywiście jest kryzys ten, musimy zaciskać pasa, coraz gorzej będzie i tak dalej, sprzedaż spada. No i jasne jest, że tutaj odpowiedź może być też wymijająca. A na przykład jeśli powiemy o swojej sytuacji prywatnej, to czy to jest dobry argument? Bardzo ostrożnie z prywatnymi argumentami. Wszystko zależy, jaką mamy relację z szefem. Jeżeli relacja z szefem jest przyjacielska, taka właściwie rodzinna, są takie firmy rodzinne, gdzie właśnie taki szef to jest taki jakby ojciec, no to faktycznie tam argumenty takie prywatne, osobiste rzeczywiście jakby są do przyjęcia. Natomiast pamiętajmy, że w wielu wypadkach ten szef jest kimś dalekim, obcym. Jeżeli tutaj pojawiają się argumenty prywatne, to on sobie z tyłu głowy myśli, a co mnie to obchodzi? Ty masz być wydajnym pracownikiem. Bardzo często tym, co w wielu wypadkach przekonuje z kolei, to jest pewnego rodzaju efekt niedostępności. To znaczy wielu szefów podejmuje decyzję o tym, żeby dać podwyżkę pracownikom, kiedy czuje, że ten pracownik po prostu brutalnie może odejść. Nie znaczy to, że należy szefa straszyć. Bardziej kwestia jest tego, żeby wysyłać taki jasny sygnał, że w tym momencie na tym stanowisku może i 5 lat temu albo 2 lata temu zarabiało się kwotę, którą ja teraz zarabiam, ale w tym momencie zarabia się inną. Przygotowanie do takiej rozmowy to jest bardzo często posłużenie się takim argumentem, który w negocjacjach jest bezcenny. To jest argument, a wasza konkurencja, co to znaczy? Jeżeli przychodzimy kupić nieruchomość na przykład do dewelopera, to bardzo dobrze wiedzieć, po ile podobne nieruchomości mają deweloperzy, po ile takie nieruchomości są na rynku wtórnym i tak dalej. Czyli w tym wypadku należałoby się zorientować, jak wyceniana jest praca na tym obszarze, powiedzmy, prawda? Czy na przykład we Wrocławiu, czy w Krakowie, czy w Poznaniu, czy na przykład w Pcimiu Dolnym.
Tak, czyli jeżeli ja przychodzę na negocjacje, a właśnie tutaj rozmowa o podwyżce jest negocjacjami, to przede wszystkim ja powinienem się zorientować, czy podobna praca jest wyceniana wyżej czy niżej przez rynek, ta praca, którą ja wykonuję. Bo jeżeli ja i tak jestem w tym momencie znacznie lepiej opłacany niż średnia, to jest bardzo duża szansa, że nawet w czasach inflacji ja tej podwyżki nie dostanę. Natomiast jeżeli w tym momencie moja wypłata jest znacznie niższa, no to oczywiście tutaj jest duża szansa, że można rozmawiać. Kolejna sprawa to są dwie techniki obsywane już zresztą i przez Cialdiniego w wywieraniu wpływu na ludzi i przez innych autorów. Te techniki to stopa drzwi i drzwiami w twarz. I teraz może szybciutko powiem. Stopa drzwi to jest taka technika, gdzie ja najpierw chcę, żeby ktoś mówiąc małe tak, potwierdził mi, doszedł do dużego tak. Co to znaczy? Jeżeli najpierw porozmawiam sobie tak, bo oczywiście, no wiadomo, jest inflacja, no i wszystko traci na wartości, prawda? No i teraz, no, to troszeczkę tak zwane pytania naprowadzające. W branżach różnorakich te pytania się często pojawiają. Jak przychodzi do nas agent ubezpieczeniowy, to może powiedzieć, wszyscy chcielibyśmy w jesieni życia cieszyć się stabilną sytuacją finansową, prawda? I teraz oczywiście na ten argument szef może być przygotowany. Czyli jeżeli pracownik zacznie bardzo ogólnie, szef, ja jestem zadowolony z mojej pracy, to może usłyszeć, ale z tego projektu, który zawaliłeś w tym tygodniu, czy z tego, z którym się nie wyrobiłeś w tamtym. Więc oczywiście tutaj może być przygotowanie, natomiast dobrze mimo wszystko tą stopę drzwi gdzieś sobie zrobić, czyli takie argumenty, które podkreślą, że szef jest zadowolony z tej pracy, że jest ta inflacja, że on dostrzega, żeby on to nam powiedział, żeby sam nam potwierdził, bo wtedy argumentacja potem będzie łatwiejsza. Natomiast druga sprawa to jest drzwiami w twarz. To jest technika, którą często stosuje się w negocjacjach. Otóż, jeżeli chcemy coś dostać, to zawsze dobrze na początku poprosić o znacznie więcej niż chcemy dostać. Czyli oczywiście w ramach rozsądku, to znaczy można tutaj przesadzić. Natomiast tam w ramach tego, co byśmy rozważali, że nas usatysfakcjonuje, stawiajmy zawsze poprzeczkę nieco wyżej. No i później w ramach tych negocjacji my możemy się wycofać ze swojej pierwszej propozycji, a ta osoba tak zwanym krakowskim targiem wycofa się ze swojej. I ta technika tam przez Cialdiniego zwana drzwiami w twarz, czyli najpierw troszkę przesadź ze swoimi żądaniami, też może się przydać, ale oczywiście z umiarem, bo jeżeli zawołamy od razu 100% podwyżki, duża szansa, że nic nie dostaniemy. A gdybyśmy na przykład zauważyli, że szef nie jest skłonny do tego, żeby rozmawiać z nami o podwyżce, to jak zostawić sobie furtkę otwartą do tego, żeby wrócić do tej rozmowy za jakiś czas i za jaki czas powinniśmy wrócić? I czy powinniśmy jeszcze czuć się zmotywowani czymś, żeby nie osłabnąć? Co tutaj trzeba zrobić? No. Jak mówię, dla mnie to jest o tyle trudne, że każdorazowo jest to indywidualna sytuacja. To znaczy, jeżeli w tym momencie ja zarabiam jakieś pieniądze, to te pieniądze mają jakąś wycenę rynkową. Oprócz tego, że pojawia się inflacja, to na przykład inflacja nie jest równa we wszystkich sektorach czy we wszystkich produktach. No chociażby rynek usług sprzątających, zauważyłem, jak mam osoby, które u mnie sprzątają, wcale nie ma na nim presji inflacyjnej, dlatego że pojawiła się nadpodaż osób, które mogłyby sprzątać no, z Ukrainy. I jakby tam ta konkurencja sprawia, że nie ma, że mimo, że ja osobiście byłbym takiej pani, która mnie sprząta, w stanie dać podwyżkę, czyli dać jakby więcej, to ona o tę podwyżkę nie chce, znaczy po prostu ona o niej nie rozmawia. No i z drugiej strony być może obawia się, że po prostu konkurencja wtedy wejdzie na jej miejsce. I teraz my musimy się zawsze, za każdym razem orientować, no bo teraz jeżeli przesadzimy, to faktycznie może się okazać, że nie tylko nie dostaniemy podwyżki, ale szef może już utracić do nas zaufanie, jakby w tym momencie będzie się chciał z nami pożegnać, no bo po prostu przesadziliśmy, więc pamiętajmy, że my musimy wiedzieć, jaka jest sytuacja rynkowa i czy druga sprawa, bo nie tylko to, co robię, ale czy ja to robię wystarczająco dobrze, żeby móc jakby tutaj rozmawiać o podwyżce. Dlatego, że wielu pracowników, im dłużej pracuje w danym miejscu, tym ich wydajność może maleć. Im się wydaje, że pracują, natomiast oni już nie są tak wydajni. Wkrada się jakaś taka rutyna, pewne rzeczy są odkładane i tak dalej. I to jest coś, co również szefowie mogą dostrzegać i tutaj również mogą być argumenty szefa.
Natomiast przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć w takiej sytuacji wprost, co się stanie, jeżeli ja tej podwyżki nie dostanę. Czy ja zostanę tutaj i dalej będę pracował, czy w tym momencie zacznę rozglądać się gdzieś indziej. No, trzeba sobie na te wszystkie pytania odpowiedzieć, zanim pójdzie się do szefa. Niestety to jest... I teraz, jeżeli, pamiętajmy, jeżeli mamy w każdej negocjacji coś, co się nazywa BATNA po angielsku, Best Alternative to Negotiated Agreement, jeżeli gdzieś mamy alternatywę, to w tym momencie nam się o wiele lepiej negocjuje. To znaczy, że najlepiej byłoby, jeżeli mamy takie poczucie, że szef może być bardzo niechętny, już wstępnie zorientować się, co możemy robić za znacznie lepsze pieniądze i gdzie, i dopiero wtedy iść do szefa z prośbą o podwyżkę. Bo jeżeli my po prostu pójdziemy i ewentualnie jako straszak dać to, że zaczniemy przeglądać jakieś ogłoszenia o pracę, no to marnie to widzę, jeżeli chodzi o naszą skuteczność. Natomiast jeżeli ja już będę wiedział, gdzie mam BATNE, tak jak już mówiłem na początku, na ile konkurencja wycenia taką pracę, jak to u konkurencji wygląda, to wtedy zupełnie inaczej rozmawia się z szefem. Rozmawia się wtedy z pozycji równy z równym, albo nawet czasami niektórzy pracownicy już rozmawiają dzisiaj z pozycji siły, bo odejdę. A co innego, jak po prostu przychodzi się z czapką i się prosi. No bo wtedy to szef czuje się tym Bogiem, no, czasami da tę podwyżkę, ale to wtedy wcale nie jest pewne. Jeszcze jest taka technika, która się może przydać i dobrze ją jeszcze zastosować, to jest śmieszne pieniądze. Śmieszne pieniądze to jest pokazanie, że dla firmy ta podwyżka, którą nam da, to nie jest wcale duża kwota, że to jest coś, co jakby będzie odpowiadało temu, co firma wydała na coś, co teraz jest malutkie, natomiast nam pozwoli znacznie lepiej wykonywać te prace, no i jakby nie martwić się o te raty kredytu i inne rzeczy. I jeszcze jedna rzecz, jak my mówimy szefie, daj podwyżkę, bo mi nie starcza na ratę kredytu, to ja mówię językiem moich korzyści, nie szefa korzyści. Natomiast jeżeli ja bym to ubrał w ten sposób, szefie, no bo problem jest taki, że teraz ja nawet boję się, że jeżeli będę ciągle myślał o tej mojej racie kredytu, być może będę musiał wziąć dodatkową pracę, to ja nie będę w stanie tej pracy, którą to wykonuję, wykonywać na tym poziomie koncentracji. Więc żeby wszyscy byli zadowoleni, żebym ja mógł tu pracować i być skoncentrowany i nigdzie indziej nie szukać dodatkowych źródeł zarobku i żeby ta moja praca była na najwyższym poziomie, to może porozmawiajmy o takim poziomie wypłaty, żeby mi starczyło na ratę kredytu. To jest wtedy mówienie językiem korzyści szefa. To znaczy w tym momencie ja nie mówię o tym, że mi jest źle. Ja mówię o tym, że z uwagi na to, że mi jest źle, to niedługo jemu też może być źle, więc żeby wszystkim było dobrze, lepiej mi dać trochę więcej pieniędzy. O. Więcej na temat tego, jaki zakres obowiązków i możliwości ma pan Tomasz Łysakowski, można znaleźć na stronie oficjalnej tomasz.lysakowski.eu. Bardzo panu dziękuję za udział w audycji. Wszystkiego dobrego dla pana. Dziękuję bardzo.